Trance in famine. I thank you, Maleka Zindi Broma. Calambro Maleka Zindi. Nostri Broma Lembali Calamazenta Dele Calabro Malibus. La Visi Calabro Mahanda Leka Zizita Likalabusa Teye. Jesus, I thank you, mighty God, for this church. But I thank for your grace over my life. Father, I thank you for everyone that is going to listen to this message. I thank you for every soul that is going to hear these words of mighty God. For today is the 12th of April 2020. And the time of mighty God is 3:21 in the morning. Father, I decree and I declare, Maleke bro, Maleka li bro, Maleka basa. For that through your resurrection, Almighty God, you have shown us that death does not have the final say, neither does the enemy have the final say. Therefore, I decree and I declare in the life of your child that is listening to this word, Almighty God, that nothing will be able to keep them down anymore in the name of Jesus Christ, O God. I decree and I declare, devil is too late for you. Lembroma anda le kazi kalabo zizi kalele broma labasa. Tunosto lembroma anda le kabos. Hallelujah. Lembroma anda le kazi. Praise God. Praise God. Praise God. I declare and I declare peace in your homes. I declare love in your homes. In the name of Jesus. Amen, Lord. I decree and I declare that the grace of God will shine upon your lives in the name of Jesus. I decree and I declare that the grace of God will speak for you from this point onwards in the name of Jesus. I decree and I declare. Hallelujah. 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 Praise God. Chwalmy Pana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay, we're going to just take a minute and then we start, yeah? Minutka i zaczynamy. Praise God. Hallelujah. Just if you do have your friends, please do invite them over. Zaproście przyjaciół. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Our God is good. Nasz Bóg jest dobry. I strongly believe in my heart that something you're going to get from this communion this morning. Naprawdę, szczerze wierzę, jestem przekonany w sercu, że dzisiaj coś to będzie dla was. Communion is not just taking the bread and the wine. Komunia to nie jest tylko przyjmowanie chleba i wina. There are deep revelations that are in the word of God. O wiele głębsze objawienie, które pochodzi z słowa. Alleluja. Hallelujah. Alleluja. Yeah, people are coming up. People are coming up. Hallelujah. Praise God. Just write to your friends and those that are connected with you. Let them know that Pastor James and family is here. Just for us to break together as a family. Są, biorą udział też tutaj w tym naszym spotkaniu porannym. Alleluja. Amen. Amen. God is a good God. Bóg jest dobrym Bogiem. Our God is Nasz a good Bóg God. Bóg jest dobrym Bogiem. Hallelujah. Alleluja. Thank you, mighty God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. As we talked yesterday concerning the family.
Tak jak wczoraj mówiliśmy o rodzinie. It is practically impossible for you to help anyone without you helping yourself. To praktycznie jest niemożliwe, żebyś mógł pomóc komuś, jeżeli nie umiesz pomóc sobie. And I don't say that in a selfish way. I nie mówię tego w sposób jakiś samolubny. What I mean basically is that you have to be strong for you to pull someone else up. Ale mówię o tym, że musisz być naprawdę silny, żeby móc iść i pomóc komuś albo kogoś wyciągnąć z czegoś. I can put it in another Bible says remove first the plug in your eye before you can remove the pin. Inaczej mówiąc, że wyciągnij drzazgę ze swojego oka, zanim dostrzeżesz belkę w oku swojego brata. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Mary God, for today. Dziękuję Boże za ten dzisiejszy. I hope you know that this is the beautiful day the Lord has made. To jest, mam nadzieję, że wiecie, najwspanialszy dzień, jaki był. Your troubles did not make this day. Bo twoje kłopoty tego dnia nie stworzyły. Your pain did not create this day. Twój ból tego dnia nie stworzył. Your neighbors did not create this day. Twoi sąsiedzi nie stworzyli tego dnia. Your healthy routine didn't create this day. Rutyna nie stworzyła tego dnia. You're not alive today because you will do exercises. I nie jesteś żywy tego dnia dlatego, że codziennie robisz jakieś ćwiczenia. I remember one of our church disciples. Church members. I remember one of our church disciples. Pamiętam, że jednego z naszych uczniów w kościele. The trainer is fit, very strong. Trener jest naprawdę taki mocny, wysportowany, zdrowy. You know, but went for a walk. Ale poszedł na spacer. And collapsed, died. I po prostu umarł. Healthy guy. Zdrowy człowiek. So your life today is not because you set to your alarm clock and then you got up. No, it's not the alarm clock. Więc twoje życie to nie jest tak, że tylko jakiś taki, że alarm codziennie budzisz się i dzięki temu wstajesz do nowego życia. To nie dzięki zegarkowi i budzikowi. That is why. I dlatego. Whenever you wake up in the morning, utter God praise. Zawsze kiedy się budzisz rano, to jesteś pierwsze co winien Bogu, to modlitwa, uwielbienie. And you should give him praise. Powinieneś mu to dać. For he is worthy. Bo on jest godzien. Hallelujah. On jest godzien. I hope you have your bread and your wine. Mam nadzieję, że macie już komunię przy sobie. Want to say deeply sorry for being late. Naprawdę bardzo przepraszamy za to, że zaczęliśmy później. After the message yesterday, some stuff happened here in the house. Ale po wczorajszym słowie tutaj naprawdę w domu coś się zadziało. We started smelling burning of fire. Posłuchajcie, czuliśmy w domu zapach jakiegoś dymu, jakiegoś palenia. But I want to let you know that we are here today only because he made a way for us. Ale jesteśmy tutaj tylko dlatego, że to on stworzył drogę. Hallelujah. Alleluja. 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 Thank you, Jesus. Alleluja. Alleluja. Mm. Thank you, Mary God. Jakie ważne jest to właśnie, kochani, o tej pomocy. Że nie widzimy źdźbło w oku bliźniego, widzimy, a nie dostrzegamy belki w swoim własnym oku. No, to było naprawdę wspaniałe, co pastor przed chwilą powiedział o tym, że często chcemy pomagać innym, ale nie potrafimy pomóc samemu sobie. Amen. Amen. La kebro mahanda le kazike le bro la basete ye. Lenka la boji broka la kazente yi zinka la la ba limbro anda le kanabasete yi. Alleluia. Thank you, Mary God. Alleluia. What are we going to get from the communion today? Co dzisiaj będziemy mieć z komunii? Praise God. Chwalmy Boga. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So you have John for me, yes? Yes. Sir. Please read. 13:20. Jana 13:20. Zaprawdę mówię wam. Ten, kto przyjmuje tego, kogo pośle, mnie przyjmuje. Ten zaś, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Hallelujah. What did you read that one? Oh, to where? 20. No, you need to read all the way down to where devil got into Judas, which should be around 26-27. Od 20 do 26.
Zaprawdę, zaprawdę mówię wam. Stopa 27, okej? Okay? Ten, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje. Ten zaś, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Gdy Jezus powiedział to wszystko, strapił się w swoim duchu i zaświadczył. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie spoglądali na siebie nawzajem, skonsternowani, o kim mówi. Jeden z jego uczniów, którego Jezus kochał, spoczywał na piersi Jezusa. Szymon Piotr skinął więc na niego, aby zapytał, kto by to mógł być, o kim mówi. Wówczas ten, kto tak spoczywał na piersi Jezusa, powiedział do niego: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: To ten, dla którego umoczę kęs chleba i mu podam. Umoczył więc kęs i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. I wtedy po tym kęsie wszedł w niego szatan. Jezus powiedział więc do niego: Co czynisz? Czynisz szybko. After Judas took the communion, potem jak Judasz przyjął komunię, Satan entered into him. Szatan wszedł w niego. Communion does a lot of things. Komunia robi wiele rzeczy. Last week we talked about how the communion will open your eyes. W ostatnim tygodniu mówiliśmy o tym, jak komunia otwiera oczy. Communion, oh, thank you, my God. Dziękuję ci, potężny Boże. Communion is not just getting together and putting crackers or whatever in your mouth. Komunia to nie jest tylko tak, że łamie się kawałek jakiegoś chleba czy suchara i wkłada do ust. The Bible said that most of us, some people ill and are even dead because they were not able to discern, you know, secretly understand the, what is communion. Jest też tak, że ludzie umierają, dlatego że nie mają tego pojęcia, czym jest ten sekret komunii. Not being able to understand the communion you're taking. Nie być w stanie zrozumieć, pojąć, czym jest przyjmowanie komunii. So many are ill. Wielu jest chorych. Some are even dead. Którzy nawet umarli. Because we're not able to dlatego, że discern. Nie byli w stanie rozpoznać. Jesus broke the bread. Jezus wziął chleb. He has had Judas for 3 good years in his ministry. Judasz był razem, towarzyszył Jezusowi w jego służbie przez dobre 3 lata. The Bible was expressive to say that a man's enemy is within his household. Biblia w bardzo jasny sposób mówi, że wróg jest w jego własnym domu. And in this case within your heart. A w tym przypadku mówi tu o domu, czyli o twoim własnym sercu. There are certain things in your life that contradicts the word of God. Jest wiele rzeczy w twoim życiu, które są w przeciwieństwie Boga. The communion will give you an opportunity to begin to see certain things about yourself. Komunia daje nam okazję, aby dostrzec pewne rzeczy w sobie samym. That need to be changed. Które powinny być zmienione. When you receive the communion today, kiedy dziś przyjmiecie komunię, two things I want you to do for me, please, and for yourself. To chcę, żebyście zrobili dwie rzeczy, ale również dla siebie. Just like Judas. Tak jak Judasz. When he took the communion, kiedy on przyjął komunię, others took the communion. A couple of things happened to them, all of them. To nagle, naprawdę nawet wszyscy oni, nie tylko on, ale zrozumieli wiele rzeczy. Just like they said that alcohol has different effects. Influence on people. To tak jak alkohol. On wpływa na każdego człowieka zupełnie inaczej. Judas took the communion. Przyjął komunię. The disciples uczniowie took the communion. Przyjęli komunię. Of course, Jesus took the communion. Oczywiście Jezus też przyjął komunię. I believe in the case of Jesus. Ja wierzę, że w przypadku Jezusa the communion empowered him. Komunia go umocniła. The communion empowered him. Komunia go umocniła. By the presence of the Holy Ghost to go through the process of the cross. Obecnością Ducha Świętego, aby przejść przez ten proces krzyża. The other ones, inni, being ignorant of what they took. Z powodu ignorancji, braku wiedzy tego, co robili. During the process, to w czasie procesu. They were fearful, they ran. Oni mieli lęk, obawa, ich ogarnęła strach, ich ogarnęła. Judasz. Because of the devious nature of his heart, because of the evil nature of his heart. Z powodu złej natury jego serca. The communion exposed certain things in him. To komunia
wyeksponowała pewne rzeczy. The communion will expose things. Komunia wyeksponuje rzeczy, które są w tobie. But I don't want you to be sensitive to your neighbor or to your family members first. Ale ja nie chcę, żebyś ty widział, dostrzegał drzazgę najpierw w swojej rodzinie, w swoich znajomych. When you get the communion this morning, kiedy rano dziś przyjmiesz komunię, I want, it's not a question of, you know, you looking into yourself like, okay, to nie what jest is tak, happening? Że ty teraz zaczniesz patrzeć na siebie i powiesz, dobrze, to is my hand changing now? Czy moje ręce się zmieniły? Is my head the problem? No. Moja głowa wytwarza problem jakiś? To nie o to chodzi. The word is grace. Słowo to łaska. It is grace. Grace does it. Łaska to czyni. And when grace does the thing, kiedy łaska to czyni. Most of you don't even understand how he does it. Kiedy łaska czyni rzeczy, to często nawet nie wiemy, jak to robi. Bible says, just be still, be quiet. Biblia mówi, po prostu bądź spokojny. Just be quiet and walk in. No stop. And walk in love. I chodź w miłości. Be quiet and walk in love. Bądź spokojny i chodź w miłości. That's all you need to do. Tylko tyle trzeba zrobić. But I guarantee you today. Gwarantuję wam dzisiaj. As you connect to this thing what we are doing this morning. Jeżeli połączycie się z tym, co my robimy dziś rano. I believe God is going to expose certain things. To wierzę, że Bóg wyeksponuje pewne rzeczy. That you know what is with you and what is against you. I będziecie wiedzieć, co jest z tobą. Albo kto jest z tobą, a co albo kto jest przeciw tobie. Some of us have attitude that is contrary to niektórzy, God's purpose for our lives. Niektórzy z nas mamy taką naturę, która jest w przeciwieństwie z Bożym celem some dla naszego życia. Some of us have behavior, zachowanie niektórych z nas that fights our destiny. Jest takie, że ono ciągle walczy z naszym przeznaczeniem. So we all carry Judas on the inside of us. Więc każdy z nas ma takiego Judasza w sobie. Most of us have what looks like God, but there's no power of God behind it. Niektórzy z nas mamy Boga, który wygląda jak Bóg, ale w ogóle nie ma w tym czymś żadnej mocy. What Bible calls a form of godliness that there's no power behind it. Że jest tylko coś, co ma formę, taki kształt Boga, ale w ogóle Boga w tym nie ma. Therefore, I pray today, dlatego dziś modlę, that as you receive this communion, że przyjmując tę komunię, as you break bread this morning, all of us, as a family, kiedy będziemy przełamywać chleb jako rodzina, that the Holy Ghost, żeby Duch Święty will minister to your heart, głosił i nauczał and expose some things in you. I aby pokazał, wyeksponował pewne maybe rzeczy there is somebody w sobie, you don't like in your life. Może jest ktoś w twoim życiu, kogo nie cierpisz. There is somebody you are resentful of. Może jest ktoś, od kogo tak unikasz. Today, dzisiaj, as we break bread, przełamując chleb, I believe that the Holy Ghost, wierzę, że Duch Święty is going to help you to expose this pomoże in your heart. Ci wyeksponować takie rzeczy w twoim sercu. And at the same time, w tym samym czasie, as you begin to deal with yourself, kiedy będziesz rozważał siebie, I pray that the Holy Ghost, modlę się, aby Duch Święty will also help you to see the people around you. Pomógł ci również dostrzec ludzi wokół ciebie. Some people come to church, przychodzą ludzie do kościoła, but they've not been able to discern their pastor, którzy nie są w stanie zrozumieć czy wyczuć swojego pastora. They've not been able to discern their church members. Nie są w stanie uczynić tego samego względem ludzi pozostałych w kościele. Some women and men in their families, niektóre kobiety w swoich rodzinach, have not been able to discern their husband or their wife or their children. Nie są w stanie dostrzec swoich mężów, żony, dzieci. When your eyes opens, kiedy oczy się otwierają, you are not only going to see the bad things around you. To nie tylko zobaczysz złe rzeczy wokół ciebie. God also open your eyes to see the good things Bóg around you. Otworzy twoje oczy również na to, abyś zobaczył dobre rzeczy wokół For ciebie. For I know, bo ja wiem, the good things he has around you is much more than the bad things that the devil is putting around you. Że dobre rzeczy, które on postawił wokół ciebie, jest ich znacznie więcej niż tych złych. I have something prophetic for somebody listening to me now. I mam słowo prorocze dla kogoś, kto nas teraz ogląda. I heard this clearly. Słyszę to bardzo wyraźnie. Remember this. Pamiętacie. When devil got into Judas, kiedy szatan wszedł w Judasza and exposed his heart, i wyeksponował jego serce, Jesus was not threatened. To Jezus nie czuł się wtedy
zastraszony. Why? Dlaczego? It looks like Jesus read Romans 8:28 earlier on. Bo wydawałoby się, że Jezus przeczytał już wcześniej Rzymian 8:28, już zapoznał się z tym. What the Bible says? Gdzie Biblia mówi? For we know, my wiemy, that all things work together for good. Że wszystko działa wspólnie dla naszego dobra. For those that are in Christ. Dla tych, którzy są w Chrystusie. And are the called according to God's purpose. I są powołani zgodnie z celem Bożym. Jesus as a man. Jezus jako mężczyzna. Was submitted to Christ. Był poddany Chrystusowi. And he was living according to God's purpose for his life. I żył według Bożego celu dla swojego życia. Therefore, even though he was being taken through betrayal and painful moments. Dlatego też nawet jeżeli doznał zdrady czy bolesnych momentów. He only said to the devil. To on powiedział jedynie do and diabła. Agents, i jego agentów. Bring it on. Powiedział: szybko, czyńcie to szybko. I know you don't really like me. Bring it on. Wiem, że ja wam się nie podobam. Czyńcie to szybko. I know things are terrible, but let it keep coming. Wiem, że rzeczy są okropne, ale niech nadchodzą. For in my being, in my body. Bo ja, w moim istnieniu, w moim in my ciele, spirit, w moim duchu. There is a machine on the inside of me. Ja mam w sobie taką maszynę. There's a spiritual converter inside of me. No machine that converts things. Jest taka maszyna, taki, yeah? Taki przemieniacz. That's a topic. That's a preaching topic. Alleluja. To jest temat też na żeby nauczać o tym. Spiritual converter. Duchowy przemieniacz. And that converter is Romans chapter 8 verse 28. I to jest Rzymian 8:28. And what happens is this, whatever that comes to you, it will turn it into your good. Cokolwiek zbliży się do ciebie, to Bóg obróci to, to jest tą maszyną, w coś dobrego. So when God begins to expose things about yourself. Kiedy Bóg wyeksponuje rzeczy związane z tobą, about your neighbors, twoich sąsiadach, about your family, twojej rodzinie, you need to know one thing. To musisz wiedzieć jedną rzecz. You are carrying within you a spiritual converter. Że nosisz w sobie tą duchową maszynę, która przemienia. It will work. It will turn around for your good. Ta maszyna, ten ktoś obróci w coś dobrego. When I'm going to preach that message, I'm going to reference this to what happened to Joseph in Egypt. Kiedy będę nauczał właśnie o tym, to odniosę się do Józefa, co jemu się stało. Joseph's brother sold him. Jego bracia go sprzedali. And he became a king where they sold him to. Ale tam, gdzie go sprzedali, on stał się królem. When he met his brothers again. Potem, kiedy znów spotkał swoich braci. Now he's a king. To teraz był w pozycji króla. And they came begging him. Oni przyszli błagać go. Joseph said to them. Jezus im odpowiedział. You meant Józef it for im odpowiedział. Evil. Chcieliście źle dla mnie. I'm not confused about your heart. Ja doskonale wiem jakie macie serce. I'm going to preach about this. You meant to destroy me. Chcieliście mnie zniszczyć. You meant to kill me. Chcieliście mnie zabić. I'm not confused about your heart. Ja doskonale znam wasze serce. Your intention had one purpose. Wasze intencje miały jeden tylko cel. One direction. Jeden kierunek. The lies you tell about me has one purpose. Kłamstwa, jakich naopowiadaliście przeciwko mnie, miały tylko jeden kierunek. The backstabbing, it had one purpose. Ten nóż wbity plecy miał jeden cel. The tension in the family has one purpose. To napięcie w rodzinie ma jeden tylko cel. The confusion in your mind had one purpose. Ten mętlik, jaki masz w głowie, ma jeden tylko cel. And that purpose is to abuse God's destiny for you. Czyli to abuse God's destiny. Wykorzystać i to źle wykorzystać. To make you look bad. Sprawić, żeby źle wyglądało. That is the purpose of the enemy. Boże działanie. That's the purpose of the enemy. To jest cel wroga. But God, the Bible said. Ale Biblia mówi. God turned it around for good. Bóg obrócił to w coś dobrego. You meant evil for me. Chciałeś źle dla mnie. But God turned it around for good. Ale Bóg obrócił to w coś dobrego. Judas did not mean to hurt Jesus. Did not mean to you know. Just to make money. He meant to hurt Jesus. Judas. Judasz nie chciał jedynie zarobić pieniędzy, ale on chciał zranić Jezusa. The certain things you're fighting in your life personally is there to destroy you. Są rzeczy, z którymi ty walczysz w swojej rodzinie, ale tak naprawdę to one są po to, aby zniszczyć ciebie. But there's a news for you this morning. Ale jest dla ciebie wiadomość. The Bible said, Biblia mówi, that when Jesus broke the bread and gave it to the disciples. Kiedy Jezus przełamał chleb i
podał uczniom. And Judas took it. I kiedy Judasz przyjął komunię, to szatan wszedł w niego. Because your good heart will expose the evil people around you. Twoje dobre serce pokaże złych ludzi wokół ciebie. Your goodness. Twoje dobro. Will kill those of evil people around you. Zabije tych, którzy są wokół ciebie i mają złe serce. Never stop doing good. Nigdy nie zaprzestawaj czynienia dobra. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Like a bro, like a zinta libra handa likalabasete. Thank you, mighty God. Dziękuję Ci, potężny Boże. Father, we thank you for this great morning. Ojcze, dziękujemy Ci za ten wspaniały poranek. This is an amazing day that the Lord has made. Jest to wspaniały dzień, jaki Pan uczynił. Therefore, we have every right to rejoice and be glad in it. Dlatego też mamy wszelkie prawa, aby się nim radować. For we know that no weapon formed against us has ever prospered. Bo my wiemy, że żadna broń ukuta przeciwko nam nie zadziała. And neither will it begin to prosper. Nigdy nie zadziała i nigdy nie zadziałała. Because we are the head and not the tail. Bo jesteśmy głową, a nie ogonem. We are above and not under. Jesteśmy ponad, a nie pod. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I decree and I declare. Deklaruję i ogłaszam. As we break bread this morning. Przełamując chleb właśnie tego poranka. The mercy of God. Miłosierdzie Boże. We continue to rest upon your homes. Spocznie na waszych domach. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. As we break bread this morning. Przełamując chleb tego poranka. The power of moc Boża będzie trwać w waszych domach. In the name of Jesus. As we break bread this morning. Przełamując chleb właśnie o poranku. Your eyes will be open today. Wasze oczy będą otwarte. To see the strength on the inside of you. Aby dostrzec siłę, jaką macie w sobie. And receive the grace to fight the weaknesses of you. Aby przyjąć łaskę walczenia z tym złem, które jest wokół was. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. As we bread today. Przełamując dziś chleb. The mercy of God in your life. Miłosierdzie Boże w twoim życiu. Open your eyes to the dangers around you. I będziesz w stanie dostrzec wszelkie niebezpieczeństwo, jakie czyha wokół ciebie. And the power within you. Eh? Oraz moc, jaka jest w tobie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. As you receive bread today. Spożywając dziś komunię. The power of God. Moc Boża. We keep your heart strong to go through what you need to go through. Utrzyma twoje serce silnym, abyś był w stanie przejść przez to. In the name of Jesus. Wszystko w imieniu Jezusa. In the name of Jesus. 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 W imieniu Jezusa. As we receive today. Przyjmując dziś. We receive it in faith. Przyjmujemy w wierze. Complete faith. Przyjmujemy kompletnej wierze. Total faith. W całkowitej wierze. In what our Lord Jesus Christ has done for us on the cross of Calvary. To, Jezus uczynił dla nas na Kalwarii. For he was handed over to death. On został wydany śmierci za nasze grzechy. And he was raised from the grave for our justification. Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Hey, now we stand before God complete. Teraz stoimy przed Bogiem i jesteśmy kompletni. Now we stand before God righteous. Stoimy przed Bogiem i jesteśmy sprawiedliwi. So when we do this, czyniąc to, we are pleasing God. Podobamy się Bogu. When we do this, kiedy to czynimy, we are obeying God. Jesteśmy posłuszni Bogu. Therefore, mighty God, dlatego też potężny Bogu. Accept our heart today. Przyjmij, Panie, dziś nasze serce. Lord, accept our heart today. Panie, przyjmij dziś nasze serce. We are doing this in return to what you've asked us to do, oh God. Czynimy to, Panie, zwracając Ci to, o co Ty, do czego nam, co nam powiedziałeś, abyśmy czynili. We are returning your words back to you. Zwracamy, oddajemy Tobie, Panie, Twoje słowo. Therefore we receive every healing that comes from the communion. Dlatego przyjmujemy z tej komunii wszelkie uzdrowienie, które przychodzi przez nią. We receive every strength that comes from the communion. Przyjmujemy wszelką siłę, jaka przychodzi właśnie przez komunię. We receive every mercy that comes from the communion. Wszelkie miłosierdzie, jakie przychodzi przez komunię. And we receive the Christ in the communion. Przyjmujemy Chrystusa w tej komunii. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. For these are the ones you have given to me, O God. Ojcze, to są ci, których Ty mi dałeś. These are the ones that move along with this ministry. To są ci, Panie, którzy idą razem ze mną w tej służbie. Therefore, Lord, I pray, dlatego, Boże, modlę that in the name that is above every other name, imieniu Jezusa, które jest ponad wszelkim innym imieniem, that whatever hindrance they have in their lives, jakąkolwiek przeszkody ma, jakiekolwiek przeszkody mają that w this communion, Almighty God, aby ta komunia will be an illumination, potężny Boże, była oświeceniem that showed them way of escape in that situation. I pokazała im drogę ucieczki z tej sytuacji, w jakiej in the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Father, I decree and I declare, Ojcze, ja deklaruję i ogłaszam. Whatever situation they are in right now, w jakiejkolwiek znajdują się teraz sytuacji, that is a way of escape, oh God. Jest, Boże, droga wyjścia z tej sytuacji. In the name of Jesus. Maleke bruma anda lekazita lakabasataya. That is a way of escape, oh God. Jest droga wyjścia z tej
sytuacji. In the name of Jesus. Father, I decree and I declare. Ojcze, ja deklaruję i ogłaszam. As they receive this communion, Almighty God. Przyjmując tę komunię. Let the presence of Christ in their life be so strong. Niech obecność Chrystusa w ich życiu będzie tak mocna. Let the presence of Christ in their life be so strong. Niech obecność Chrystusa w ich życiu będzie tak mocna. That the enemy will have no room to stay. Aby wróg nie miał miejsca, w którym mógłby się podziać w tym życiu, w imieniu Jezusa. Father, I decree and I declare, Ojcze, ja deklaruję i ogłaszam. As they receive this communion, Almighty God, przyjmując tę komunię, let strength come, niech nadejdzie siła from east, west, north and ze wschodu, zachodu, północy i południa in the name of Jesus. W imieniu Jezusa. For it was the same Christ that filled the life of the disciples on the day of Pentecost. Ojcze, to był ten sam Chrystus, którego przyjęli w dniu który przyszedł do nich spotkać ich w dniu pięćdziesiątnicy. I wszyscy tego dnia byli umocnieni. Therefore, Lord, in the name of Jesus, dlatego też, Boże, w imieniu Jezusa, as they receive it today, spożywając tę komunię dzisiaj, let them be empowered from above. Niech będą umocnieni z wysokości. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen. 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 Okay. Riba Sanderenda Kerana Mozanda. Lika Saturta Mosha Tikura Mamazende. A la Karamima Sandereta Kabuka Situru Sata. Hallelujah. Leba me la bro and the Lekazi Kalende Likalabro Zikulazi Laba Alla Kazente. Bali Handi La Hala Kabozi Kalibroma and the Lekalakabozi Kaye. Len kalabozi broma lekazi kalabozi ya malabasa ta. Gnosto libro mahanda lekazi ki lalabozi. Le kalabozi broma anda le kalabazi zin kalelebozi ta yi malabas. Gnosto libro mahanda le kalabozi. Le kalabozi zin kalebro mahanda le kazin talelebozi ta yi. Thank you, awesome God. Dziękuję Ci, potężny. Thank you, mighty God. Dziękuję Ci, potężny Boże. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I'm going to preach a message tomorrow. Jutro podzielę się słowem. Spiritual converter. Duchowy przetwarzacz, przemieniacz. A spiritual converter. Duchowy przetwarzacz, taki przemieniacz. What you have on the inside of you. Duchowy konwertor, to co masz w sobie. That has the power. Który ma moc. To turn everything, obrócić wszystko, przemienić into good, w coś dobrego. When you have that in you, kiedy masz to w sobie, you don't need to be fearful then what is coming, to nie musisz obawiać się tego, co nadchodzi, because you know, bo wiesz, no matter what comes, że niezależnie od tego, co your przyjdzie, God is able to handle it. Twój Bóg jest w stanie, spiritual converter, się z tym zmierzyć. Romans 8:28. Duchowy konwerter. For we know, we are aware, we are conscious of the fact. My doskonale wiemy. We are conscious of the fact. My jesteśmy świadomi tego faktu, that all things, że wszystko, not some, nie all things, niektóre rzeczy, ale wszystko, not some things, nie niektóre we rzeczy, are conscious of the fact, jesteśmy świadomi tego faktu, that all things work for good, że wszystko it doesn't matter what it is, zadziała dla naszego dobra. It doesn't matter what it is. Ważne, co by to było. It can be good. Może być to dobre, it can be bad. Może być złe, it can be ugly. Może być ohydne, it makes no difference. Nie ma znaczenia. We carry within us, nosimy w sobie, a spiritual converter, duchowy konwertor, that turns things around to the glory of God, przemienia wokół rzeczy na chwałę Bożą. I'll meet you tomorrow evening. Widzę się z wami jutro wieczorem. If you are watching us for the first time, my name is Pastor James and that's my żona James Wadwell from Warsaw, Poland, where Jesus lives. To Pastor James razem z żoną z Warszawy, gdzie Jezus żyje. If you live anywhere around Warsaw, jeżeli ktoś z was jest gdzieś w okolicy Warszawy, please come join our service. Zapraszamy was na nabożeństwo na Poligonową 32. Yes, street number 32, Poligonowa Street. If you are available, please do come join us. We have our services at 10:30 in the morning. Zaczynamy nasze nabożeństwo niedzielne o godzinie 10. Amen. Amen. God bless you so much. Niech was Bóg błogosławi. And thank you. Dziękujemy wam. Amen. Bożego cudownego dnia. Alleluja. Alleluja.